Seweryn Krajewski napisał nie tylko największe przeboje czerwonych gitar, ale był też autorem wielu hitów wykonywanych przez innych wykonawców. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o największych hitach Seweryna Krajewskiego, które napisał dla Maryli Rodowicz. Ale na początku trochę inny temat. Przyznam się, że ostatnio spotykam się z coraz większym hejtem. Negowany jest nie tylko mój wygląd, ale także intelekt i wykształcenie, a nawet autorstwo moich książek. Rozumiem, że popularność bywa nieprzyjemna dla niektórych nieudaczników, ale nic na to nie poradzę. Zatem informuję hejterów, że ich radosna działalność jest dla mnie motywacją do dalszych nagrań, zgodnie z zasadą. Psy szczekają, a karawana idzie dalej. Powodzenia. A teraz wracam do tematu. Maryla Rodowicz współpracowała z wieloma kompozytorami, a jednym z najważniejszych był właśnie Seweryn Krajewski. Jedną z jego sztandarowych kompozycji napisanych dla Maryli jest Remedium, bardziej znane pod tytułem Wsiąść do pociągu byle jakiego. Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Tekst napisała początkująca wówczas poetka Magda Czapińska, którą poleciła Agnieszka Osiecka. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że niewiele brakowało, by piosenka nigdy nie powstała, gdyż tekst Czapińskiej zaginął zarówno Rodowicz, jak i Krajewskiemu. Maryli wpadł za łóżko, gdzie spokojnie przeleżał kilka miesięcy, zanim dostarczyła go Sewerynowi. Ten potraktował go niewiele lepiej, gdyż leżał u niego na pianinie, a potem spadł za instrument i muzyk całkowicie o nim zapomniał. Odnalazł go po pół roku i z miejsca napisał piosenkę. Zawsze zresztą uważał, że utwory skomponowane od ręki były najlepsze. Remedium przez wiele lat otwierało koncerty Rodowicz, budując odpowiednią atmosferę, gdyż widzowie śpiewali razem z wokalistką. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje tyle. Czapińska napisała także Święty Spokój, czyli Leżę pod gruszą, oraz Z sufitu. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy dostarczyła W moim magicznym domu, Rodowicz nie była zainteresowana, gdyż nie czuła tego tekstu. Po latach przyznawała, że zawiodła ją intuicja. Piosenkę śpiewała później z ogromnym powodzeniem Hanna Banaszak, natomiast autorem muzyki był Janusz Strobel. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie. Remedium wykonywały także czerwone gitary, ale piosenka na zawsze została przypisana Maryli. To ona odniosła z nią ogromny sukces, a jak wiadomo, dla fanów liczy się przede wszystkim wykonawca, natomiast autorzy schodzą na dalszy plan. Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Piosenkarka poszukiwała wówczas utworu na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się oczywiście do Seweryna Krajewskiego. Usłyszała tam powolnego, pięknego walca, którym była zachwycona. Problem polegał jednak na tym, że Agnieszka Osiecka już napisała tekst do tej muzyki dla Jerzego Płomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Płomskiego inny utwór, ale słowa nie przypadły do głosu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki, gdyż brzmiał w stylu Jurek, Ogórek, Kiełbasa i Sznurek. W tej sytuacji Osiecka napisała nowy tekst, Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów Zjednoczonych. Nie żyje bal, bo to życie to bal jest na bale. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonywany po angielsku, zatem nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Na festiwalu pojawiły się 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski planował ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty czerwonych gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety, próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarki i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. O! Ale to nie do mnie tak.
do mnie nie. Przy okazji okazało się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu, sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Rany Julek, ale bajzel, jak po weselu u szwagra. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytor, jak i piosenkarkę naręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział ich jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Utwór został jednak żywiołowo przyjęty przez publiczność, a słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na dobre złego, po powrocie do hotelu, spotkała ich niemiła przygoda, gdyż drzwi były zamknięte, bowiem obsługa uznała, że festiwal już się skończył. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uważali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na festiwalu opolskim, a utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava Jebal, nagrana przez Hannę Zagorową. Sława jeba, toć se żywoty jak kacza w sale. Piosenka Rodowicz otwierała też każdy z 13 odcinków serialu Osiecka, powstałego w 2020 roku. Więcej na temat przebojów Seweryna Krajewskiego znajdziecie w mojej książce Przeboje PRL. Książkę tą napisałem wspólnie z Markiem Sierockim. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga w każdą sobotę w samo południe. Hej!